Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG w Radiu Tok FM, jest 9.07. Maciej Głogowski, witam, zapraszam i witam przede wszystkim naszych gości w studio. Pani Joanna Solska, tygodnik Polityka, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Konrad Sadurski, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jan Bazyl Lipszyc, publicysta ekonomiczny, dzień dobry. Witam państwa. Giełda papierów wartościowych na początek. WIG20 na otwarciu dzisiejszej sesji stracił 0,3 punktu, 2923 punkty, tyle notuje. WIG podstawowy stracił 0,19%. Tak to wyglądało na rozpoczęciu notowań. Dzisiaj święto, między innymi, nie pracowała giełda w Japonii, nie będzie pracować w Wielkiej Brytanii, ale jeszcze parę innych rynków popracuje. I możemy sobie powiedzieć, co ze złotem. Frank po 3 zł i 4 grosze, euro 3,93, dolar po 2 zł 65 groszy, funt po 4 zł i 41. Mam wrażenie, że na sam początek magazynu EKG nie uda mi się państwa zaskoczyć i chciałem zapytać taką bardzo prostą sprawę. Kiedy słucha się wypowiedzi ministra Aleksandra Grada i słucha się lub czyta wypowiedzi ministra Waldemara Pawlaka, to ci dwaj panowie o tej samej sprawie mówią w nieco różny i odmienny sposób. A może jest tak, że to nam się wydaje, że to jest jakiś wielki spór o to, kiedy spółka powinna, Jastrzębska Spółka Węglowa powinna wchodzić na giełdę, a tak naprawdę to rzeczywiście warto dogadać się ze związkowcami, żeby był spokój. Jak już ten spokój będzie, wprowadzać na giełdę, bo przecież zawsze lepiej takie rynkowe procesy przeprowadzać wtedy, kiedy nie ma żadnych tak zwanych czynników ryzyka. No ale ja nie mogę powiedzieć, że minister Grad nie chce się dogadać ze związkowcami, ponieważ jak usłyszałam dzisiaj, na jakie ustępstwa rząd idzie, to znaczy 5-letnie gwarancje pracy i to nie tylko dla tych, którzy pracują pod ziemią, ale również dla administracji, podwyżki, różne takie rzeczy, to wszyscy inni ludzie, którzy pracują w innych branżach, w innych firmach, mogliby tego tylko pozazdrościć. Więc nie widzę w ministrze skarbu jakiejś takiej zapiekłości i braku woli dogadania się. Ja mam wrażenie, że pan premier Pawlak po prostu chce zaznaczyć swoją odrębność, ponieważ zbliżają się wybory i on chce mówić innym głosem. I dla ludzi myślę, że nie są ważne merytoryczne różnice obu panów, tylko właśnie puszczenie sygnału, że mają inne zdanie. A przepraszam, związkowcy na Śląsku to jest elektorat pana premiera Pawlaka i jego partii? Myślę, że niekoniecznie. No to dla kogo to, Wolto? To jest puszczenie oka do wyborców w ogóle, niekoniecznie do Ślązaków, tylko do ogółu wyborców, że widzicie, gdyby nie ta platforma. Tak, gdyby nie PSL, to ta platforma byłaby taka liberalna, że strach. W związku z tym stawiajcie również na nas, bo my będziemy i w następnej koalicji taką zdrową przeciwwagą dla zbyt liberalnych zapędów liberalnych, czy czytaj, tak powiem, zamordystycznych zapędów platformy. Prywatyzacja, nawet nie prywatyzacja, upublicznienie to jest takie bardzo liberalne. Daleko jeszcze do prywatyzacji. W pojęciu wielu ludzi w Polsce ciągle jeszcze tak. I sądzę, że to jest właśnie motywacja Waldemara Pawlaka. Też myślę, że wicepremier mruga okiem do elektoratu, który jest przeciwny prywatyzacji. Ja chciałbym się dowiedzieć od wicepremiera Pawlaka, który jest właścicielem przecież Jastrzębskiej Spółki Węglowej, co on sądzi o tych postulatach związkowców. Czy on jest rzeczywiście za tym, żeby każdy miał gwarancję dziesięcioletniego zatrudnienia, żeby dostał podwyżkę 10% niezależnie od efektywności. A ta efektywność w ogóle w obecnych płacach to jest bardzo niewielki procent, a jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o tę efektywność tam w JSW. Więc właśnie tutaj mam wrażenie, że wicepremier ucieka od problemu. Ucieka od problemu, nie mówiąc, co sądzi o postulatach, natomiast bardzo wygodnie jest powiedzieć, że dopóki nie ma porozumienia, to spółka nie może być prywatyzowana. Jak to porozumienie ma wyglądać? To jest sygnał dla związkowców, tak, żeby upierali się nadal, ponieważ mają potencjalnego sojusznika. Tak, w tym sensie wicepremier. I dla innych związkowców. Tak, to przecież nie jest tylko dla Jastrzębskiej Spółki, tylko niestety to jest taki sygnał bardziej generalny. Więc w tym sensie wicepremier jest za i przeciw, bo on jest, jak rozumiem, wczoraj było głosowanie w Sejmie nad wotum nieufności wobec ministra Grada i zapewne głosował
przeciwko. PSL. Natomiast to, co teraz wykonuje, to jest no, takie swoiste wotum nieufności w ramach rządu. To jest stary numer PSL-u. Tak. Nieraz powtarzany. Im i zawsze się na to nabieramy. Wyborów tym chętniej i jeżeli się zawiera koalicję z PSL-em, to trzeba to mieć wkalkulowane. Zresztą przecież to jest nie pierwszy numer w wykonaniu PSL-u, również i w tej koalicji. To ja chciałem jeszcze takie nic nowego. Dwa wątki, bo Konrad mówił o tym, że premier Pawlak, nie wiem czy głosował akurat wczoraj, czy był, ale przypominam, że w czasie debaty nie było Waldemara Pawlaka w ławach rządowych. To może jest czysty przypadek. Był, może rozmawiał z panem prezesem Kaczyńskim. Wieczorem był na pewno w Warszawie, bo widziałem, ale nie było go w czasie debaty. Nie wiem, czy nie chciał przyjść wysłuchać. Chyba, że tak jak premier Kaczyński uznał, że to było tak oczywiste, że nie ma czego słuchać. Znacie mnie trochę, ja nie mam spiskowych teorii dziejów, ale chciałem zapytać, czy w tej całej historii czy jest ważnym element, którym ja, przyznam szczerze, przeoczyłem, nie miałem świadomości, dowiedziałem się dopiero w tym tygodniu, że oto prowadząca z ramienia Ministerstwa Gospodarki i Negocjacje, minister Strzelec-Łobodzińska, jest kandydatką na prezesa kompanii węglowej. Czyli też musi, jak rozumiem, z tymi związkowcami żyć dobrze. Czy to ma znaczenie, słuchajcie, czy nie, i czy to jest w porządku? Ja myślę, że to jest sygnał troszkę innego zjawiska. O pani Strzelec-Łobodzińskiej mówiło się, że została wskazana przez PSL, przez pana premiera Pawlaka. I ja raczej patrzę na tę sprawę, że PSL, myśląc o wyborach, chce zainstalować swoich ludzi w dużych spółkach Skarbu Państwa i stąd ten ruch, żeby startować na szefa kompanii węglowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby pani Strzelec-Łobodzińska złożyła dymisję. I no, ale może zawsze nie zostać prezesem, no i wtedy nie, zostanie bez ale pracy. To jest niewyraźna sytuacja, że właśnie będą oceniać jej kompetencje na ewentualnego prezesa jej obecnie podwładnych. To niestety jest bardzo wyraźna sytuacja, w tym sensie, że to poza wszelkimi standardami. Tak po prostu nie powinno być i w tej sytuacji, jeżeli nie reaguje minister nadzorujący panią wiceminister bezpośrednio, a to jest premier Pawlak. To jest wicepremier Pawlak to i kolega. Sugeruje, że zostało uzgodnione. To powinien reagować premier, ponieważ jest to tak dalece poza standardami, że premier powinien trzasnąć łapą w stół, powiedzieć, nie ma zgody. I rozwalić koalicję. No właśnie. To jest tak jak z Jastrzębską Spółką, to jest element tych szantaży przedwyborczych. To jest kolejna brzydka sprawa. Konrad, nic? Znaczy, no ja mam podobne zdanie. Przychodzi mi do głowy tylko jakaś taka analogia ze studium wojskowym. Nie wiem, czy powinienem no jasne, to mówić, oczywiście. Ale... No więc no jeden z moich kolegów, studentów na czwartym roku, po czwartym roku był egzamin ze studium wojskowego, spytał kapitana, czy egzamin będzie pro forma, czy dla jaj. Kapitan odpowiedział, oczywiście, że pro forma. Więc tutaj ten konkurs trochę w ten sposób wygląda. Znaczy, jeśli kompetencje pani wiceminister, o której wiadomo, że ma te kompetencje, ale jednak będą oceniali jej podwładni, no to jest śmieszny egzamin. Tak, to nawet jak wygra, to przegra marketingowo, bo to jest sytuacja niezdrowa. Premier Donald Tusk spotyka się dzisiaj z i Aleksandrem Gradem, i Waldemarem Pawlakiem. Tak należy rozumieć, chociaż pan minister Grad, który był rano obecny tutaj u nas w studiu, nie umiał do końca potwierdzić, czy premier Pawlak, czy premier Tusk będzie uczestniczył w tym spotkaniu. Na pewno ono odbywa się w kancelarii pana premiera, więc można domniemywać, że i premier tam się pojawi, ale właściwie problem polega na tym, że sytuacja jest w jakiś sposób nierozwiązywalna, tak? No bo prospekt emisyjny by trafił do Komisji Nadzoru Finansowego, musi podpisać, zaakceptować walne zgromadzenie w osobie Waldemara Pawlaka, no i co, premier Tusk ma na nim to wymusić. Tego się nie da wymusić. Nie, tak? Ale nawet jeżeli on podpisze ten prospekt, to związkowcy już otrzymali sygnał i wiedzą, czego się trzymać i wiedzą, że tak mogą się upierać, wszystko jest do wygrania. Przy czym, żeby była jasność, bo problem, jak rozumiem, w tej chwili już nie sprowadza się do samej treści zapisów prospektu i upublicznienia, tylko żądań tych płacowych na linii związkowcy zarząd. I tego pakietu socjalnego całego, bo to przecież nie tylko płace, ale właśnie te gwarancje dla wszystkich. Gwarancje zatrudnienia, to jest jeden skandal. Przerabialiśmy to już w energetyce. No i mamy skutki. Tak, i mamy fatalne doświadczenia. Podwyżka płac o 10%, to jest zgroza. Wszyscy ekonomiści mówią, że bezpieczna podwyżka płac to jest w okolicach 6%. Nie no, podwyżka, ale wiązana z efektywnością, jak rozumiem, to jest argument. Nie chcą tego. Tak, a tutaj ma być 10% niezależnie od tego, co się będzie działo.
I to jest oczywiście równie bezczelne jak żądania podwyżek w KGHM-ie. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na to, że gdyby to była firma rynkowa, czyli na przykład taka, która produkuje lodówki, piecze chleb czy cokolwiek innego, to by się natychmiast odbiło na cenach węgla. Tutaj jest cała branża, jest w rękach związkowców. Rynek jest w bardzo ograniczonym stopniu. Wiadomo, że węgiel importowany jest tańszy, no ale też trzeba dorzucić do tego koszty transportu. I my tak naprawdę w Polsce nie wiemy, ile ten węgiel kosztuje, bo chociażby do jego cen powinno się doliczyć specemerytury górnicze, które płaci budżet, a w cenę nie wchodzą węgla. Wiosną, jak co roku, jest fala żądań płacowych w ciężkich branżach. To tradycyjny spektakl, oczywiście tutaj dodatkowo podlany sosem przedwyborczym i problemami prywatyzacyjnymi, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jest kompletnie cicho w jednej ciężkiej branży, w hutnictwie. Bo jest sprywatyzowane. No właśnie. W tym roku hutnicy nie żądają podwyżek. Oczywiście to nie jest tak, że jak się sprywatyzuje, to natychmiast się problemy kończą. One będą pomału wygasały, ale tam 2-3 lata... Nie miały ciężkie lata? Tak, przecież 2-3 lata i branża się uspokaja. No to też powinno nam wszystkim dawać do myślenia. Nie tak. Mówimy, że są żądania podwyżek są uzasadnione i one są o tyle uzasadnione, że jest autentyczny wzrost cen i że on wszystkich dotyka. Tylko jakby... Te branże, z których te żądania płyną najgłośniej, są branżami najmniej poszkodowanymi. Najbardziej po kieszeni dostają ekspedientki w hipermarketach, dostają sfeminizowane zawody, dostają firmy sprywatyzowane i one nie strajkują, bo one wiedzą, że ich głos jest cichy. Ich głosów politycy się nie boją. Politycy się boją górników. Konrad Cebulski. No ja chciałem tylko powiedzieć, że ten spokój w hutnictwie jest względny, dlatego że górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej przecież grożą, że mogą wstrzymać dostawy węgla koksującego, a ten węgiel głównie trafia do hut. No tak, ale to będzie problem hutniczy zupełnie innego rodzaju i właśnie związany z tym, że Jastrzębska Spółka, związkowcy Jastrzębskiej Spółki grają swoją grę, jak się okazuje, z udziałem wicepremiera. I to jest też jeden z ich atutów, że oczywiście. Oni wiedzą, że się boją tego huty. No to zobaczymy, kiedy będziemy mieli debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na razie szykuje nam się debiut banku BGŻ. Jest akceptacja Komisji Nadzoru Finansowego. 37% taki udział ma Skarb Państwa i ten udział zamierza sprzedać. To tutaj Skarb Państwa nie jest większościowym udziałowcem, tam tutaj Rabobank jest właścicielem, ale w każdym razie, jak rozumiem, akcjonariat obywatelski już niebawem będzie miał szansę powrócić. Zobaczymy debiut, co zresztą Państwo za chwilę usłyszą w informacjach ekonomicznych Radia Tok FM, na kiedy debiut jest planowany. Do tego tematu będziemy oczywiście w Radiu Tok FM powracać. Trwa magazyn EKG w studio. Joanna Solska, Konrad Sadurski, Jan Bazyliprzyc. Zapraszam na informacje.